Rzeczy. Listy Pawła. Dlaczego chcemy studiować? Dlaczego ty chcesz? Hej, dlaczego chcesz studiować listy Pawła? Dlaczego tu jesteś? Bo będzie zniżka w Biedronce? Albo w Lidlu? Albo jakieś nagrody? Bo jestem uczniem. Tak. Chcę się uczyć. Powiem ci, że kiedy zacząłem czytać, ja nie wiedziałem, tak, co mnie tam czeka. Nie miałem na początku pojęcia, ale teraz wiem, że w tych słowach, w tych listach, tak, w tych 13 listach są skarby. Prawdziwe skarby, o których świat nie ma pojęcia, ale które sprawiają, że życie człowieka nabiera sens, nabiera kształt. Tam są też odpowiedzi na wiele pytań, z którymi codziennie każdy człowiek się zmierza, tak? I które prowadzą do odpowiedzi. Tam są też klucze. Klucze do różnych dziedzin naszego życia, do różnych sytuacji, do różnych doświadczeń, które Bóg przygotował, tak? Jest napisane w liście do Efezjan, apostoła Pawła, w drugim rozdziale, tak? W wersecie 10, że Jego dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Kiedyś tego nie wiedziałem. Teraz wiem, że Bóg jest zaangażowany w życie każdego człowieka, również moje, tak? I że Jego dziełem, tak? Nie jestem skazany, wiesz, na swoje własne życie, na swoje własne ograniczone i tak naprawdę bardzo chwiejne siły, niedoskonałości, które są w naszym życiu. Jestem dziełem Bożym. Wiesz o tym, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, bo ma pewien cel dla każdego z nas. Żeby nas uczynić niezwykłymi, wyjątkowymi osobami. Każdy z nas jest wyjątkowy w sensie niepowtarzalności, tak? Nikt nie jest taki sam. Ale my wiemy, doświadczyliśmy, jak wiele niedoskonałości jest w naszym życiu, tak? Ile obaw, strachu, zranień, złych decyzji, tak? A Bóg ma plan, żeby uczynić nasze życie niezwykłym, a pełnym, obfitym. Pan Jezus tak powiedział. Ewangelia Jana 10:10, tak? Ja przyszedłem, żebym... Złodziej przyszedł, żeby kraść, zażynać i wytracać. I tak się dzieje na tym świecie. Co wtorku na kościele ulicznym spotykamy setki takich ludzi. Okradzionych, rozbitych, po prostu zdołowanych. A my przekazujemy im to, co Bóg może zrobić w ich życiu. I właśnie dlatego tu jesteśmy. Ponieważ Bóg przygotował dla nas skarb. Przygotował klucze. Przygotował odpowiedzi. I wiele jeszcze innych rzeczy, które będą nas błogosławić. Podam takie 3 wersety w tej chwili, które mówią o czymś właśnie, które potwierdzają, tak, albo uwidaczniają to, o czym mówię, tak. Paweł, człowiek, który był faryzeuszem, za chwilę do tego przejdziemy, powiemy o kilku takich istotnych faktach z jego życia. Ale jak to jest, wiesz, że człowiek, który był faryzeuszem, który po prostu zabijał, prześladował, który dyszał chęcią zagłady chrześcijan, potem służył, działał jak mało kto. Jak mało który lider, tak, w tamtym czasie. Dlaczego tak jest? Paweł mówi, ja bowiem jestem, to jest 1 Koryntian 15:9. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Prześladowca, niszczyciel, tak? Na co może zasługiwać? Czego się może spodziewać? On otrzymał to, czego się nie spodziewał i na co nie zasłużył. I mówi, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna. Zobacz. Z jednej strony człowiek, wiesz, religijny, taki zacięty, tak? Taki po prostu zawzięty, pełen nienawiści do ludzi.
a z drugiej strony zupełnie inny człowiek. Pełen miłości, pełen troski, pełen energii, pełen zachęty, pełen modlitwy, tak? Jak to jest możliwe, tak? Że to jest ten sam człowiek, a jednak nie ten sam. Co się stało? Że nastąpiła taka zmiana. I Paweł mówi, ale z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. I jego łaska nie okazała się daremna. Zobacz, co może Bóg zrobić przez swoją łaskę w twoim i moim życiu. Jak może zmienić nas. Jak może dokonać cudu, tak? On nie przychodzi przez jakieś kursy psychologiczne, jakieś studia, jakieś terapie, tak? Chociaż nie mam nic przeciwko temu, tak? Ale mówimy tutaj o Pawle przez to, co on przeszedł. I on mówi, że łaska, która została mu okazana, niezasłużona rzecz, tak? Miała taką wielką moc, tak? Tak była potężna, że przemieniła go od środka. On mówi tak, gdyż daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. On mówi o tym, co się działo w jego życiu, tak? Do czego nie był zmuszony, ale co chciał robić. Chciał służyć, chciał dokonywać wielkich rzeczy, po prostu z Bogiem, czy małych, czy wielkich, tak? I on mówi, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zobacz, wiesz, i czytam to i sobie myślę, Boże Święty, przecież ta łaska dzisiaj jest dostępna. I tak samo my możemy być obiektem tej łaski i możemy ją przyjmować i doświadczyć takiej przemiany. Nie jest to niesamowite? I to wiesz, nie zależy, przecież ten człowiek tak naprawdę, wiesz, nikt się nie posunął z nas tak daleko jak on. On był zupełnie po drugiej stronie mocy. To nie, nie ma tej samej mocy. To jest zupełnie inna moc. Był po stronie czeluści, tak? A potem był po stronie nieba. Bo ktoś mu okazał łaskę. Łaska to nie jest jakaś jedynie doktryna, jakiś wymysł, ale to jest nastawienie osoby, traktowanie osoby przez drugą osobę, która mimo tego, że ona nie zasługuje, okazuje jej dobroć. I dobroć, i dobroć, i dobroć. I coś zaczyna się dziać w sercu człowieka. Zaczyna odpowiadać na to. I nie tylko odpowiadać, zaczyna przyjmować i zaczyna się zupełnie przemieniać. Amen? Po to tu jesteśmy, po to studiujemy, żeby poznać łaskę Bożą i żeby ona dokonała wielkiej przemiany w naszym życiu, w moim życiu, w twoim życiu. Piotr się już cieszy. Bo my potrzebujemy. My z Piotrem najbardziej potrzebujemy łaski. Okej? Okay? Kim jesteś? Co określa twoją tożsamość? Co ma największy wpływ na twoje życie? Skąd masz motywację? To są ważne pytania, tak? Skąd czerpiemy? Gdzie jest nasze źródło? Gdzie jest nasz fundament? Ostatnio mówimy tutaj w Gdańsku o fundamencie, bez którego człowiek buduje domy, ale na piasku i one się zwalają, tak? Dopiero jak postawi fundament jeden, jedyny, prawdziwy, solidny, to wtedy żadna burza, żadne deszcze, tak? Nie mogą zmieść tego domu. A tym fundamentem jest co? Albo kto? No właśnie, a skąd o tym wiemy? Bo Paweł napisał w liście do Koryntian, 1 Koryntian 3 rozdziale, jako mądry budowniczy położyłem fundament. Inny na nim buduje. Niech baczy, jak buduje, ale jedynym fundament, jaki można było położyć, to jest Chrystus. To nie są jakieś zasady, to nie są jakieś 10 punktów, które po prostu trzeba wypełnić, żeby coś osiągnąć. To jest osoba. I mówiliśmy już o tym, kim jest ta osoba, bo właśnie ona jest tym fundamentem, tak? To jest miłość, to jest wierność, to jest łaska właśnie. 7 filarów tego fundamentu. I mam jeszcze 2 przed sobą. Świętość i sprawiedliwość. Okej. Okay. Jak to jest możliwe, tak? Co masz wartościowego w swoim życiu? Czy rzeczy materialne, czy niematerialne, tak? Paweł też miał
pewne wartości. Było ich sporo. Ale Filipian w trzecim rozdziale pisze tak. Aha. I co byśmy chcieli? Czy chcielibyśmy się zamienić z tymi wartościami? Chcielibyśmy je zostawić? Odejść od nich? Pewnie nie. Wiesz, oczywiście żona, rodzina, kościół, wiara i tak dalej. Ale są też inne, które określają, mogą określić nasze życie i które mogą sprawiać, że dają nam pewne poczucie bezpieczeństwa, wartości, niezależności, tak? I Paweł miał takie wartości w swoim życiu. Ale napisał tak, Filipian 3:7, ale wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na coś, za szkodę. Wszystko, co było mi zyskiem, uznałem za pewną rzecz, za szkodę. Że byłem gotów wszystko inne zostawić, żeby tą jedną rzecz, tą jedną sprawę osiągnąć. Jaka to musi być rzecz? Że wszystko, co było, wiesz, nie tylko złe rzeczy, tak? Że po prostu, musisz się odwrócić od swoich grzechów, od swoich nałogów i tak dalej. Ale to, co było dobre, to, co było zyskiem, zostawiłem. To co to musi być takiego, że warto zostawić wszystko? Nie mówię oczywiście o rodzinie, żonie, dzieciach i tak dalej, ale mówię o tym, że on był religijnym człowiekiem, był faryzeuszem, że był obywatelem rzymskim, że był, miał fach w ręku, tak, że po prostu miał poważanie, miał wartość w oczach Izraela. Faryzeusze to była wyjątkowa klasa. I wszystko to wszystko mu dawało pewne profity, tak? Pewne korzyści mu to dawało. I on nagle stwierdził, że to wszystko jest mało ważne wobec tego jednego. I co to jest? Co to może być takiego? Proszę? No właśnie. Ale wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Cóż, więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Po prostu to jest mind-blowing. Po prostu to rozwala, wiesz, rozwala umysł, rozwala system po prostu. Wszystko, cokolwiek jest w życiu człowieka, nagle po prostu przestaje mieć znaczenie. Czy ktoś, wiesz, zmuszał Pawła do tego? Nie. Po prostu on odkrył, on poznał, on skosztował i zobaczył tą różnicę, ten wielki skarb. On napisał tak, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych. My jesteśmy tylko naczyniami glinianymi, kruchymi, tak? Ale w środku mamy przeogromny skarb. Jeśli tylko przyjąłeś ten skarb albo przyjęłaś. I wiesz co? To są rzeczy, które po prostu nie usłyszysz w telewizji albo w internecie. To są rzeczy, które zmieniają punkt widzenia na wszystko i to totalnie. I odkrywają przed nami zupełnie nową rzeczywistość. Duchową. Ale to znaczy, to jest rzeczywistość duchowa, to nie znaczy, że nieokreślona albo nie wiadomo jaka. To jest bardzo konkretna. Ale ona wymaga poznania. Duchowego poznania. I Paweł mówi o tym. Chcesz być bogaty? Chcesz być osobą usatysfakcjonowaną? Chcesz być osobą, wiesz, która po prostu ma spełnione życie? Poczytaj. To, gdzie Paweł, poczytamy, to, co Paweł i gdzie Paweł znalazł po prostu to wszystko, tak? On mówi w poznaniu Chrystusa. Kiedyś Chrystus kojarzył mi się, wiecie, z jakimiś takimi religijnymi rzeczami, jakieś ceremonie, jakieś po prostu takie obrazy. Po prostu taka, wiesz, takie wszystko na zewnątrz, tak? Ale Duch Święty wprowadza nas w środek. W rzeczy oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I to jest przygotowane dla Ciebie. Hej, co my tu robimy? No właśnie jesteśmy po to, żeby to zyskać.
żeby to odkryć, żeby to poznać, żeby mieć ten skarb. Właściwie my mamy ten skarb, ale żeby się dowiedzieć, jaki mamy skarb. A co jeśli, wiesz, rzeczy się nie układają dobrze? A co jeśli po prostu jest kiepsko? A co jeśli mamy wrażenie, że szatan nas atakuje, tak? Że się dobrał nam do skóry? I co wtedy? I prosimy Boga. 3 razy, tak? Oczywiście, że nierzadko, albo czasem, tak, zgodnie z wolą Bożą, On usuwa różne okoliczności, przeszkody, różne problemy i tak dalej. I chwała Bogu za to. Ale wiesz, że Bóg ma jeszcze coś większego? Paweł prosił Jezusa 3 razy, żeby szatan odstąpił od niego, bo był po prostu udręczony. Był udręczony tą całą sytuacją. I co wtedy usłyszał? Zobacz. Jak to jest? Jak to jest możliwe? Że może być coś większego? Że może być coś pośrodku tych problemów, doświadczeń? Że tam się może kryć coś o wiele większego. Coś potężniejszego i wspanialszego. Co może sprawić, że wcale nie będziemy musieli uciekać przed tymi doświadczeniami. Chować się, bać się tego, tak? Ale poznamy coś niezwykłego, wyjątkowego. I Paweł pisze, 2 Koryntian 12,8, tak? I 9. Lecz powiedział do mnie Jezus, dosyć masz, albo wystarczy ci, że masz moją łaskę. Albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. No po prostu nie słyszałem, żeby jakikolwiek psycholog w ten sposób komuś pomagał. Nie martw się. Tak jest, tak bywa, tak? Ludzie przychodzą i mówią, będzie dobrze, koleś, naprawdę, podnieś głowę, wiesz. Lechia przegrała, ale to nic, znowu przegrali. I to z Legią Warszawa. Ty to chyba pizzy nie chcesz dostać dzisiaj. Wczoraj jak wracaliśmy tutaj, bo przygotowaliśmy te wszystkie pomieszczenia, to było morze ludzi tam. Tam na tej głównej ulicy, bo tam jest stadion. I po prostu oni wszyscy jechali. Ponad 20 tysięcy ludzi tam zjechało, żeby oglądać klęskę Lechii. No właśnie. Ale co, jeśli Lechia przegrała? Jeśli polska reprezentacja ledwo co zremisowała? Jeśli się po prostu walą i palą różne rzeczy? I co wtedy, tak? A Jezus mówi, wystarczy ci moja łaska. Aleluja. Ale oczywiście są o wiele poważniejsze rzeczy, tak? Które się w naszym życiu dzieją. I jak to jest możliwe, tak? Ktoś może powiedzieć, Panie, Ty mnie nie rozumiesz? Ty nie dbasz o mnie? Ty po prostu zapomniałeś o mnie? A Jezus mówi, nie, Pawle, to Ty nie rozumiesz. To Ty nie wiesz jeszcze, co ja dla Ciebie przygotowałem. To Ty jeszcze nie znasz mojej mocy, która się objawia w Twojej słabości. Bo kiedy jesteś słaby, kiedy jesteś rozbity przez te rzeczy, tak? To wtedy najczęściej, wiecie, jesteśmy gotowi przyjąć coś od Boga. U nas się nawet mówi, jak trwoga, to do Boga, nie? W Polsce. Ale to się chyba wzięło, to powiedzonko chyba się wzięło z Grecji. Albo powiedzmy z Koryntu, tak? Bo tam Paweł o tym się dowiedział. I mówi tak, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Naprawdę, wiecie, nieraz o tym myślę i po prostu szukam znaczenia tego, tak? Szukam znaczenia tej łaski, tej głębokości, ale również doświadczam tego. Pamiętam, jak teraz w tym tygodniu, we wtorek, po pracy przyjechałem na Stare Miasto, zmęczony, taki po prostu pusty, bez sił, a tam już się rozpoczął kościół uliczny, tak? I po prostu, wiecie, wiele oczekiwań, wiele słowa, wiele modlitwy, wiele rozmów, tak? Czasem po prostu nastawienie wrogości, czasem otwarcie. I po prostu ja mówię, Panie Boże, ja nie mam siły, ja po prostu nie chce mi się nawet.
I tak siedziałem, mówię, proszę Cię po prostu, zrób coś ze mną, wypełnij mnie Twoim duchem, Twoim pokojem, wypełnij mnie chceniem i wykonaniem. I tak siedziałem raz 15 minut w tym samochodzie i po prostu nic nie robiłem, tylko przyjmowałem tą Bożą łaskę i Bożą obecność. I wiecie co, wyszedłem stamtąd, taki po prostu jeszcze nie wiedziałem, co się będzie działo, tak? Ale ledwo tam wszedłem w to miejsce, tak? Spotkałem kobietę, którą zacząłem rozmawiać, ona po kilku minutach, ona modliła się o przyjęcie Jezusa. Jeszcze ledwo co skończyłem z nią, ktoś mi przyprowadził jakiegoś chłopaka, jakiegoś chrystiana, skądś tam gdzieś, takiego bezdomnego. Też rozmawialiśmy o Bogu, on chciał tutaj przyjść, ale tak często bywa niestety, że są chęci, ale brakuje. Ale modlimy się o Niego, tak? I on po prostu na koniec się modliłem o Niego, on płakał, był tak poruszony po prostu Bożą miłością, Bożą łaską. Potem z nim skończyłem, ktoś mi przyprowadził jakiegoś Saszę po prostu z Ukrainy, tak? I po prostu znowu była rozmowa niesamowita i również po prostu ekscytacja i modlitwa o tego chłopaka. I potem już podszedłem tam potem do stolika i rozmawiałem z innymi i potem taki Marcin z kościoła ulicznego po prostu mówi, ej, tam jeszcze stoi taki Piotrek, z nim rozmawiałem, chodź, tam idziemy. Poszliśmy tam, z nim rozmawialiśmy, potem go zaprosiliśmy na herbatę do Costa Coffee i po prostu mieliśmy niesamowity wieczór. I nagle, wiesz, miejsce słabości okazało się miejscem błogosławieństwa. Tylko, że to nie jest nas. To nie jesteśmy my. To jest po prostu Boża moc, Boża łaska, Boża dobroć, którą ciężko nam jest zrozumieć, jak to jest możliwe. Ale Paweł to odkrył. I Jezus Chrystus uczył go, tak? Że nawet kiedy szatan dotyka twojego życia, tak? To po prostu Jezus ma coś lepszego. Paweł potem mówi w liście do Rzymian, tak, że co nas odłączy od Bożej miłości, tak? Nagość, prześladowanie, cierpienie, głód. Nic nas nie odłączy, że w tym wszystkim, mówi, w tym wszystkim, w tym całym po prostu dziadostwie tego świata, tych różnych doświadczeniach, wyzwaniach, tak, w tym wszystkim odnosimy całkowite zwycięstwo. Nie zmieniają się okoliczności, nie zmieniają się ludzie, a my odnosimy zwycięstwo, bo nic nas nie może odłączyć od miłości. I to jest nasze zwycięstwo. To jest zwycięstwo właściwie Chrystusa, ale w którym my mamy udział. Amen? Okej, jesteśmy w połowie. I to są skarby. Skąd się to bierze? Co to oznacza, tak? Czym jest ta łaska Boża? Czym jest ten fundament? Jakie jest Boże dzieło w naszym życiu? Co sprawia, tak, że z prześladowcy Paweł staje się sługą? Co więcej jeszcze? On nie tylko... On powiedział, że... On mówi tak. Jeśli ktoś był niewolnikiem, w tamtych czasach to była normalna rzecz. Jeśli ktoś został powołany, zbawiony jako niewolnik, tak, to jest teraz wolny dla Jezusa. Nie musi, ale i on pisze tak, ale jeśli możesz uwolnić, być uwolniony, tak, w sensie takim fizycznym, tak, to korzystaj z tego. Ale słuchaj, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jesteś wolny, tak czy siak, w Chrystusie. Ale jeśli zostałeś zbawiony jako wolny, tak, to teraz jesteś niewolnikiem Chrystusa. I Paweł, który był, wiesz, który był władcą, który był po prostu pełen energii, pełen autorytetu, tak? Teraz mówi, że ja jestem niewolnikiem. Naprawdę bardzo rzadko słyszałem, żeby ktoś powiedział sobie, że jestem niewolnikiem. Ale wiesz co? To jest prawda o tobie i o mnie dzisiaj, że jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Tylko potrzebujemy to odkryć. I Paweł to odkrył i on to zrobił. Dlaczego? On to zrobił z miłości. On to zrobił z miłości. W Starym Testamencie jest taka zasada, że ktoś był niewolnikiem i przyszedł czas jego wyzwolenia z różnych powodów, tak? On nie musiał odejść. Był taki wyjątek. Jeżeli on kochał swojego Pana, jeżeli on uwielbiał mu służyć, jeżeli jego rodzina była tam i się mieli dobrze, to ten niewolnik mógł powiedzieć, ja chcę zostać. I przekuwano jego ucho.
na znak, że on należy do tego Pana na zawsze. Ale z miłości. Nie z przymusu, tak? Nie z niewoli, tylko z miłości. I to jest właśnie niewola, o której Paweł mówi. Amen? Jesteś niewolnikiem, czy jesteś wolny? Albo wolna? I tak, prawda? Jesteśmy wolni w sensie socjalnym, w sensie społecznościowym, tak? Ale jesteśmy niewolnikami miłości. Halleluja! Jestem niewolnikiem miłości. Halleluja! 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 Nic mnie nie ogranicza, tylko mój Pan i Jego miłość. Okej, a teraz przejdziemy do kilku faktów. I w ogóle mamy przed sobą, wiecie, w sumie osiem spotkań, tak? Osiem, dzisiaj jest pierwsze, dzisiaj jest takie wprowadzenie, a potem będziemy co miesiąc kolejne listy studiować. Ale to będzie inny zestaw albo inna chronologia niż w Biblii. Będziemy studiować według chronologii napisania listów. Tak? Czyli pierwsze dwa... Znaczy, wiecie, są różne badania, różne są przypuszczenia, tak? Te daty napisania i różne daty w życiu tamtych ludzi są trochę ruchome, bo to się obiera na Biblii, obiera się na badaniach historycznych, tak? Ale najczęściej z tego, co widziałem i porównywałem, to pierwsze dwa listy, wiecie, jakie są? Do Tesaloniczan. Pierwszy i drugi do Tesaloniczan. Około 52, 53 napisane. Ale kim był Paweł? Paweł, tak? Co możemy się o nim dowiedzieć? I w jaki sposób? Skąd? Ze Słowa Bożego. Pochodzenie, tak? Dzieje apostolskie 22:6. Mówi tak. Paweł, to jest w czasie jego obrony, w czasie był oskarżony, tak? O różne rzeczy, fałszywie. I teraz w czasie obrony, 23:6. Paweł, świadom, że jedna część składa się z saduceuszów, a z druga faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem. On był faryzeuszem, tak? Synem faryzeuszów, czyli jego ojciec był też faryzeuszem. Prawdopodobnie to była cała linia taka faryzeuszów, tak? Jestem wstrząsony z powodu nadziei i zmartwychwstania. Więc wiemy na pewno, że był faryzeuszem, z rodu faryzeuszem. Następnie w Dziejach Apostolskich 22:3 mówi tak. Jestem Żydem urodzonym gdzie? W Tarsie. W jakim województwie? W Cylicji. Takie mieli województwo. Lecz wychowanym w tym mieście, mówi tutaj o swojej młodości i o szkoleniu, tak? W jakim mieście? W Jerozolimie. Kto był jego mentorem, jego nauczycielem? Gamaliel, tak. Jeden z najbardziej szanowanych, cenionych, ówczesnych nauczycieli w całym wschodzie. Oczywiście, że on uczył przede wszystkim Tory, tak? I zasad wiary hebrajskiej. Mówi, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Czyli był wykształcony u jednego z najlepszych nauczycieli w Jerozolimie, w stolicy, tak? Jakoś tam się znalazł. Gdzie się mieści Tars i Cylica? W Azji mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji, tam gdzie pastor Roger był z Elwirą niedaleko. Więc no to jest kilkaset kilometrów. Jest cała historia. Nie będę o tym mówił. Pastor Maciek ma Dzieje Apostolskie i myślę, że on będzie na ten temat mówił więcej. Ja tylko taki zarys historyczny odnośnie samego Pawła, tak? Potem dalej. Mieliśmy teraz przed chwilą o pochodzeniu takim cielesnym, tak? Takim po prostu fizycznym. A teraz o duchowym. Filipian 3:5. Obrzezany dnia ósmego. Czyli według zakonu mojżeszowego był obrzezany ósmego dnia. Spełniał prawo, wszedł w przymierze z Bogiem, tak jak jego ojcowie, tak? Z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego. Jeden z 12 plemion, tak? Beniamina. Hebrajczyk z Hebrajczyków.
Czyli jego rodzice byli Hebrajczykami i on był. On nie mieszkał, znaczy jego rodzice nie mieszkali na terenie Palestyny czy Jerozolimy, tak? Tylko byli w diasporze. Czyli po prostu to były rodziny rozproszone w wielu miejscach na świecie, tak? Jak czytamy Dzieje Apostolskie i po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie wychodzą z wieczernika i zaczynają głosić we wszystkich językach z wszystkich narodów, gdzie byli rozproszeni Izraelici. I właśnie tam byli też Żydzi z Cylicji. Tam jest napisane. Niesamowite. I jest jeszcze wymieniane inne ośrodki. Nie wiem, czy tam jego ojciec był, czy nie, czy może on sam, ale po prostu wtedy 3000 ludzi, tak, nawraca się. Właśnie z tych wszystkich miejsc na całym świecie. To są Żydzi, tak, którzy przyjechali po prostu z diaspory. Co do zakonu faryzeusz, czyli to była taka elita, tak, to byli ci, którzy najbardziej restrykcyjnie podchodzili do zakonu i próbowali się jego trzymać. Oni byli też tymi, którzy współpracowali z Radą Najwyższą, która przecież wydała wyrok na Jezusa Chrystusa. Tak? Więc kiedy się urodził? Podałem, że pomiędzy 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Tak? Czyli był trochę o kilka lat młodszy od Chrystusa. I być może był w tamtym czasie, kiedy Jezus Chrystus służył w Jerozolimie, ale nie ma co do tego pewności. Natomiast na pewno słyszał. Na pewno słyszał o Chrystusie i potem słyszał o tym, o jego zmartwychwstaniu, tak, i o tym, że powstał jakiś nowy ruch religijny, i on się temu przeciwstawiał. Tak? Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Według zakonu beznagany, można powiedzieć tak, że doskonały, sprawiedliwy, tak, że zasługuje na wieczność, ale nie. Bo w drodze do Damaszku, kiedy po prostu jechał tam, żeby prześladować chrześcijan, właśnie w tamtym miejscu, tak, spotkał Jezusa. Jeszcze zanim to się stało, był świadkiem w Dziejach Apostolskich 7 rozdziale. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali usta swoje i rzucili się na Szczepana, a wypchnąwszy go za miasto, ukamienowali. Świadkowie zaś złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. To jest ten sam człowiek, tylko jego oryginalne imię to jest Saul. Dopiero potem przyjął imię Paweł. A wiecie, co oznacza Paweł? Mały. To było jego takie duchowe imię. Jaki miał wyuczony zawód? W Dziejach Apostolskich 18:2 jest napisane tak, że natknął się na pewnego Żydnia imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę jego żonę. Dlatego, że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. On się zbliżył do nich, ponieważ uprawiali to samo rzemiosło. Zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem zawodu wytwórcami namiotów. Czyli dzisiaj by on pracował w Decathlonie na przykład, tak? Albo by szył namioty dla Decathlonu, tak? To też takie jest, takie jakieś grecka nazwa, nie? Decathlon. Deka oznacza 10. No. A on już to robił 2000 lat temu. No więc taki miał zawód, tak? Ale też, między innymi, kiedy był uwięziony z powodu głoszenia, w Dziejach 22, gdy go skrępowano, 22-25, a gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A dowódca powiedział: ja za dużą sumę nabyłem obywatelstwo rzymskie. Paweł zaś rzekł: a ja posiadam je od urodzenia. Czyli będąc, wiecie, z narodu żydowskiego, mieszkając w tym Tarsie, tak, i tam się rodząc, prawdopodobnie jego ojciec, jego mama, jego rodzina mieli obywatelstwo rzymskie. To było coś wyjątkowego. Ten setnik, tak, Rzymianin, po prostu musiał to zakupić za wielkie pieniądze.
I to było w ogóle raz, że to był prestiż, po drugie, że to dawało bezpieczeństwo. Jeśli ktoś cię złapał i miałeś to obywatelstwo, to po prostu byłeś nietykalny właściwie, tak? Potem to dawało różne ulgi, ochronę, byłeś kimś szczególnym w mieście, w Rzymie. I Paweł to miał. On się tym nie chwalił, tak? I on właściwie powiedział, że po prostu to, co było mu zyskiem, uważa za nic, tak? W porównaniu do Jezusa. Ale są takie sytuacje, w których taka rzecz, tak? Jak Paweł mówi, jeśli możesz być wolny, to bądź wolny, tak? Używaj to, co jest dostępne, tak? I on po prostu użył tego, żeby jakby utrzeć nosa też tym, którzy po prostu dokonali coś, co było niezgodne z prawem ich własnego kraju. No i potem rzeczywiście okazało się, że się zreflektował ten setnik, poszedł do dowódcy i potem wyprowadzili Pawła, uwolnili go i po prostu darowali mu, nie? W każdym razie on miał takie fory, takie po prostu, taki przywilej. I co jeszcze? Właśnie, kiedy ukamienowano tego Szczepana, tak, i po prostu Paweł, jest napisane, że dysząc, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu, to jest Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, przeciwko uczniom pańskim przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej. Tak się nazywali chrześcijanie na początku. Droga pańska. Tak. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. No niesamowite, nie? Jaki był po prostu zacietrzewiony. Jak po prostu ta jego religijność go zaślepiła i doprowadzała go do takiej nienawiści. I stało się, że w czasie drogi, gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? On od razu. On sam, wiesz, będąc człowiekiem władzy, będąc po prostu w autorytecie, kiedy padł, kiedy zobaczył tą światłość, tak, ponad światłość słońca, od razu zobaczył, że to jest ktoś potężny, o wiele potężniejszy. I mówi: kim jesteś, Panie? Jeszcze kogoś takiego nie spotkałem. Kim jesteś, Panie? A z drugiej strony przecież on całe życie był przekonany, że służy Bogu. A teraz spotyka tego Boga i on nie wie, kim on jest. Czy my wiemy osobiście, kim jest nasz Pan? Czy znamy Go osobiście? Może niekoniecznie, jeśli chodzi o tą światłość, tak? Ale przez poznanie Jezusa. Przez odkrycie, kim On jest. Myślę, wiesz, zobacz, nikt nie zrzucił Pawła z konia, jeśli on jechał koniem, ani nie upadł, bo go ktoś pchnął, tylko on sam po prostu padł na kolana. I zobacz, kiedy poznajesz Boga, poznajesz Jezusa, w twoim sercu pojawia się pokora. Nie musisz o nią zabiegać, nie musisz jakoś wystrugać pokorę w sobie, ale po prostu poznajesz Boga i widzisz, że on... Ktoś powiedział tak: jeśli spotkasz się z Bogiem, to już nie będziesz taki sam. Obecność Boża nas przemienia. Daje nam pokorę, daje nam rozeznanie po prostu Jego wielkości. I tak się stało tutaj. I rzekł: kto jesteś, Panie? A on rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Zobacz. Po prostu spotkał Jezusa. I to był punkt zwrotny w jego życiu, tak? I to jest punkt zwrotny też w naszym życiu. Kiedy poznajemy Jezusa, kiedy spotykamy Jezusa, może niekoniecznie w taki sam sposób jak Paweł, ale odkrywamy, że Jezus wchodzi do naszego, przybliża się do nas, tak? Tak jak w Apokalipsie jest napisane: oto stoję u drzwi i pukam, kołaczę. On jest blisko, on przychodzi blisko.
do nas, jak do mieszkania, jak do domu, tak? I patrzymy, wiesz, przez tak zwanego Judasza. Przez wziernik patrzymy i patrzy, tam jest Jezus. I co wtedy? Otwieramy czy nie? Otwieramy. Mam nadzieję, że wszyscy, albo większość z nas otworzyła, prawda? Ale wtedy widzimy, tak? Że to nie jest jakiś przypadkowy gość, jakiś sąsiad, który przyszedł, żeby zapytać o kawę albo sól, tak? Tylko to jest Jezus. I mówimy, proszę bardzo. I co więcej, wiesz, to On teraz staje się gospodarzem w naszym domu. I my mamy pokorę, tak? Może czasem jeszcze próbujemy coś tam kombinować, układać się, ale Jezus mówi, ja jestem ten, którego prześladujesz. Ale powstań, bo mam dla Ciebie plan. Mam dla Ciebie nowe życie. I potem w dziejach jest napisane, że po tym przeżyciu, tak, kiedy on oślep, zaprowadzili go do Damaszku. I Jezus powiedział Ananiaszowi, chrześcijanowi, żeby przyszedł i pomógł Pawłowi. Saulowi właściwie wtedy jeszcze. W Dziejach Apostolskich 9:17 i poszedł Ananiasz, szedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się objawił w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. To jest bardzo ważna rzecz. Napełnienie Duchem Świętym. Bycie dotkniętym, wypełnionym, bo bez tego ani apostołowie by nie mówili językami, nie głosiliby wielkich dzieł, ani też Saul, czyli Paweł, nie dokonałby tych rzeczy. I najpierw po prostu został napełniony duchem i on przejrzał, czyli zwrócił mu wzrok. I natychmiast opadły z oczu jego, jakby jego łuski, przejrzał i został ochrzczony. To jest kolejna rzecz. Przyjąłeś już chrzest albo przyjęłaś? Jeśli Jezus zamieszkał w twoim sercu, teraz jest czas, żeby posłuchać Jego, tak? Co On mówi? Paweł bardzo szybko przyjął chrzest i był napełniony Duchem Świętym. I co się stało? A gdy przyjął pokarm i odzyskał siły, przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. No po prostu niesamowite. Tydzień wcześniej, tak? Był jeszcze mordercą, był prześladowcą. Jechał rozwalić po prostu w Damaszku chrześcijan, a teraz on po prostu służy i po prostu świadczy o Chrystusie. Widziałeś coś takiego? To jest moc. Boża moc. Wiesz, Boża moc w twoim życiu i moim życiu przemienia nas. I to nie jest nawet, to nie jest naszą mocą, to jest Bożą mocą. To jest mocą łaski Jezusa, to jest mocą Ducha Świętego. I On chce tego dokonać w twoim, moim życiu. I po to tu jesteśmy, po to studiujemy. I tak samo Dzieje Apostolskie, tak samo historię Kościoła albo Pięcioksiąg. To wszystko jest po to, żeby nasze życie było prawdziwe. Bo szkoda prądu na kłamstwo. Szkoda czasu na kłamstwo. Ja chcę żyć w prawdzie. Ja chcę być przemieniony. Ja chcę, żeby Bóg ukształtował moje życie. Paweł odbył 3 misje, tak? 3 podróże misyjne. Założył kilkanaście kościołów. Napisał co najmniej kilkanaście z listów, z czego 13 albo 14 jest Słowem Bożym. Był więziony 2 razy. Podczas pierwszego uwięzienia głosił przed cesarzem rzymskim Ewangelię. W 2 Tymoteusza 4,16 mówi tak, w pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było. Pozostał sam. Chrześcijanie, nie, którzy byli z nim, nie byli gotowi na takie wyzwanie. Ale zobacz, co się stało. Ja uwielbiam to, uwielbiam. To jest niesamowite. Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie. Ale Pan stał przy mnie. Jeśli nawet nikogo nie masz wokół siebie, z jakichkolwiek powiodów, Pan stoi nadal z nami. I odkryj to. My jesteśmy tutaj, żeby to odkryć. I żeby się tym ucieszyć, uradować. Żeby złożyć całą swoją, wiesz, troskę na Niego. Żeby wszelką nadzieję mieć w Nim. I doświadczyć w swojej słabości Jego mocy. I jest napisane,
I Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je usłyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej i wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebiańskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. To jest 2 Tymoteusza 4, 16-18. Wspaniały fragment. Po drugim więzieniu, gdzieś około lat 63-67, został osądzony, skazany i stracony, prawdopodobnie w 68 roku. Oraz poszedł na spotkanie z Jezusem, o którym pisał Filipian 1,23, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale też wiem, że muszę pozostać, żeby wam usługiwać, żebyście dojrzewali. Ale przyszedł czas, kiedy jego marzenie się spełniło. I poszedł na spotkanie z Jezusem. Nie poszedł spać. Jego dusza nie zasnęła. On poszedł na spotkanie z Jezusem. Amen? Co przed nami jest? Niesamowite rzeczy. W tych kolejnych tych semestrach. Życie Chrystusa, życie Boże w nas. Spotykamy się za miesiąc i będziemy studiować 1 i 2 Tesaloniczan. I to będzie w Krakowie, prawda? Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za ten czas, za to słowo, za to, co nam objawiasz. Panie Boże, dziękuję Ci, że masz dla nas skarby. Że to Ty jesteś tym największym skarbem. Ale że Ty chcesz też oczyścić nasze życie i usunąć z naszego życia wszystko, co stoi na przeszkodzie, żeby odziedziczyć te skarby. Dziękujemy Ci za każdą osobę, za tych, którzy słuchają przez internet, którzy będą słuchać którzy teraz słuchają na żywo, ale też tych, którzy będą słuchać przez internet, wykłady, za kolejne wykłady. Naprawdę Tobie to powierzamy, bo po prostu jesteśmy tutaj, dlatego, że to Ty nas wybrałeś, żebyśmy szli i wydali owoc. I my tego chcemy. I Tobie niech będzie chwała w tym wszystkim, w imieniu Jezusa. Amen.